Nie byłem na tym spotkaniu, bo akurat nie pasowało, ale czytałem w internecie w waszych wypowiedziach i analizując to wszystko, muszę powiedzieć tak, że o długości zamieszkiwania, ja wszystkich przeważnie tu znam z was, bo jestem z tych okolic, ale o długości zamieszkiwania, o tym, że wam się to należy. Są miejscowości, gdzie również można z tego progu drogę finansować, na przykład Machorce Głębokie. I tam mieszkańcy mieszkają, mogą powiedzieć, że pamiętają, mieszka Wytrzeba nie 60 lat, jak wy tu mówicie. Środek Pachorc pamięta również, droga jest jeszcze polna, nawet nie utwardzona żadnym kamieniem, jest droga polna, która też można powiedzieć, że pamięta czasy zamierzchłe. I dojazd do pola tak samo tam jest, jak i tu, więc mówienie, że chcemy wam zabrać, ale jeżeli wam zabierzemy, to zrobimy, to komuś nie zrobimy. Jest kawał drogi do was zrobiony i powinniście się z tego cieszyć i my między innymi nad tym wszystkim głosowaliśmy, żeby tą drogę wprowadzić, ale trzeba gminę rozdzielić równo, bo tych mieszkańców w gminie jest około 20 tysięcy, teraz już trochę mniej, około 19 tysięcy i nie jest tylko miejscowość Grodzwo, jest miejscowość z tej strony Gopła, dużo miejscowości, z tej strony Gopła, dużo miejscowości, więc należy to tak trochę rozważać, żeby każdy dostał po trochu. Jeżeli będziemy robić tylko w jednym miejscu, to w innych miejscowościach tak samo mają pretensje radni do nas. To, co wy mówicie o tym, że złożyliście wniosek. Wniosek drogi Głębokie, Wachorce jest na każdym zebraniu wiejskim poruszany. Również delegacja mieszkańców była tutaj na sesji, również składała wniosek, licząc na to, że radni tą drogę przegłosują cierpliwie na tym wszystkim, czekają, żeby ta droga została wprowadzona. Więc mówienie, że nam się należy, a innym się należy, to nie tędy droga. Każdy musi dostać po trochu, bo na tyle budżet gminy jest bogaty, żeby dawać tu troszkę, tu troszkę. Jeżeli będziemy mieli do dyspozycji 20 milionów, to dostaną wszyscy i każdy będzie zadowolony. Tutaj musimy pomyśleć, żeby ten był zadowolony i tamten był zadowolony. Dlatego między innymi ja głosowałem, żeby na razie tą drogę zdjąć. I to, co pan mówi, 18 tysięcy, to nie jest tak 18 tysięcy, 18 tysięcy to jest na uaktualnienie projektu, ale później, jeżeli ten projekt wejdzie w życie, to trzeba włożyć duże pieniądze, żeby tę drogę wybudować. Więc nie mówmy tu o 18 tysiącach, tylko mówmy o poważnej kwocie. Dziękuję.